Wymiana baterii w Baby G-Shock 5520. Odkręcamy dekielek. Cztery śrubki. Ściągamy wcześniej pasek. Mi wyszła uszczelka. Tutaj mamy ten pin do paska. I wymieniamy baterię. Bateria CR2016. Wkładamy nową baterię. Tutaj należy, żeby wyjąć ją, tutaj należy podważyć ten element, żeby ten zatrzask. I wkładamy nową baterię. Musi aż tam kliknąć. Kliknęło. Teraz musimy zresetować telefon. Za pomocą przewodu tutaj zwieramy dwa końce przez 2 sekundy. I tutaj widzimy na ekranie, że zaczęło migać sek 0. Należy ustawić wskazówkę sekundnika na 0. Za pomocą tutaj tego przycisku plus albo minus, w zależności w którą stronę chcemy, ustawiamy wskazówkę na 0. Następnie wciskamy przycisk mode. I teraz miga 0, 0. Czyli należy ustawić wskazówki na polu 00, czyli godzinową i minutową. Możemy pojedyncze kliknięcia, albo jak przytrzymamy, wtedy dłużej, to wtedy automatycznie. W zależności w którą stronę będzie szybciej, to trzeba wcisnąć odpowiedni guziczek Search albo Light. No, zatrzymałem i teraz już ręcznie ustawię tą wskazówkę na 0. Czyli wszystkie 3 wskazówki muszą być w pozycji 0. O, jest ok. Jest ok. Dobrze. I teraz adjust. I przechodzimy do ustawień zegarka. Ustawiamy aktualny czas. Tutaj sekundnik możemy wyzerować. Ustawienia przechodzimy przyciskiem mode. Wybieramy tryb 12-godzinny lub 24-godzinny. Ustawiamy godzinę. Powiedzmy taka. Minuty. Data. Miesiąc. Dzień. Dziś mamy 24. Tutaj jest buzzer, bip. I to wszystko, adjustment. I teraz zegarek się sam ustawi. Czyli do tej godziny 21:06.
No i gotowe. Dziękuję.